Fort Boyard, wznowienie programu, który teraz pojawi nie w telewizji, a w internecie. Długo cię trzeba było przekonywać do wzięcia udziału, a wiesz dlaczego pytam? No bo małego Frycka zostawiłeś w Polsce. To prawda, a ja powiem tak, no niedługo, bo ja zanim kurczę pomyślę, to zrobię. I po prostu jak mówię Fort Boyard, pamiętam gonerę, że fajne to był, że fajny to był program, fajne emocje. I że wtedy mnie nikt nie zaprosił do tego programu, to mówię jadę. No ale potem jak się zastanowiłem i przypomniałem sobie, jakie są zadania w tym programie, no to kurde, mówię nie. Czemu ja znowu się na to zgodziłem? Od rana byłem w takim lęku, że miazga. No, od wczoraj już o tym gadałem. Ale grałeś, że w ogóle jest wspaniale i tam na przykład do Rafała Masakra mówiłeś, a stary będzie ekstra? Czy było widać po tobie? Nie, ja słuchajcie, jestem taką osobą, już się nauczyłem mówić o uczuciach i o emocjach. Na tyle dojrzałem, że wiem też i taka to rada dla was wszystkich, kochani, że każdy sukces wypowiedziany na głos jest dwa razy większy do przeżycia, a każdy, że tak powiem, lęk czy porażka, którą powiemy na głos, dwa razy łatwiejsza do przejścia takiego emocjonalnego. Więc ja wiem, że jeśli ja powiem drugiej osobie, a też bliskiej, bo Rafał Masarek jest mi bliski, że się boję i żeby on to wiedział, to ja zrzucam z siebie, już nie muszę nic ukrywać, bo wszyscy już wiedzą w moim teamie, że ja się boję. Ja nie muszę udawać, nie boję się, a potem porty falują, nie? No. Wiedziałeś wcześniej, że najpierw robisz, potem myślisz, a ja miałem wrażenie, że ten etap to już jest za tobą. No niestety, znaczy stety, bo to oczywiście są takie rzeczy ważne dla mnie, w których staram się najpierw kierować rozsądkiem, a potem działam. Ja tych emocji szukałem całe swoje młode życie i może już tak ten dzban napakowałem, że teraz lubię jak jest spokój. Ale kiedy się nadarza okazja, fajny program, coś nowego, coś gdzie ja muszę znowu przełamać swoje jakieś lęki, swoje bariery, albo mogę przeżyć coś, to ja wchodzę w to jak w masło. Teraz właśnie Fort Boyard, kolejne role. No. Ludzie postrzegają cię jako rozsądnego, mam wrażenie, człowieka, ojca, artystę. Kiedyś tak nie było, jak już wspomnieliśmy. Żałujesz czegoś? Że kiedyś były te proporcje zaburzone i to jednak było celebryctwo, mam wrażenie, na pierwszym miejscu, może ty tego nie chciałeś, ale mam wrażenie, że taki był odbiór. Oczywiście żałuję każdej takiej rzeczy, gdzie krzywdzę człowieka, gdzie oceniam. No bo sam też jakby nie lubię być szybko oceniany albo krzywdzony. No jest to nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Więc jakby tego żałuję, ale dzisiaj też wiem już z doświadczeń, które mam, bo kiedyś tak sobie myślałem, dlaczego tak moje życie musiało wyglądać, dlaczego ja musiałem przejść taką drogę z uzależnieniem, tyle wycierpieć, ale dzisiaj już wiem jedno, że to jest łaska od Boga, że ja po to musiałem przejść, żeby dzisiaj móc to oddać, żeby móc tym doświadczeniem się dzielić.